Szeptucho, jak to dobrze, że nic ci nie jest. Ida, co ty tutaj robisz? Musiałam sprawdzić, co u ciebie po tej walce z Dariusem i Eberem. Jakiej walce? To było parę tygodni temu. Byłam z tobą. Ido, miesiąc przeleżałem w łóżku chory, a z tobą... Z tobą nie rozmawiałem od lat. Słuchaj, nie mam pojęcia, czego ode mnie chcesz. Jestem teraz głową Covenu i nie mogę być już kojarzony z dzikimi wiedźmami. Więc odejdź, proszę. Nie. Nie odejdę, póki sobie nie przypomnisz. Dobrze, skoro nie chcesz po dobroci...